Tak jak mówi tytuł filmu, pokażę Państwu, jak wyjść z lotniska w Edynburgu od momentu wylądowania samolotu aż do samych drzwi wyjściowych. Nagrywam ten film dla mojej mamy, która niedługo tutaj przyjeżdża, a więc od razu, jak ktoś też chce widzieć całą drogę, to zapraszam do oglądania. Generalnie na początku idziemy za tłumem, gdy zobaczymy takie plakaty z ludźmi grającymi na dudach, to znaczy, że idziemy w dobrym kierunku i idziemy za tłumem aż do końca, wyprzedzamy wszystkich z prawej strony, tak żeby później po tym etapie nie stać w tej kolejce, którą tutaj widzimy. Jest to kolejka do jakby kontroli paszportowej, której nie mogę nagrać, więc kamera teraz zostanie wyłączona, ale znalazłem taką świetną animację, która pokazuje, że przed podejściem do automatów kontroli paszportowej należy zdjąć czapkę i okulary, no i przygotować swój paszport otwarty na stronie ze zdjęciem. Gdy już dojdziemy do bramek i będzie nasza kolej, czekamy na zielone światło i podchodzimy do takiej oto bramki. Wchodzimy do środka i nasz paszport wsuwamy w szczelinę, która jest po prawej stronie tej drzwi, tej bramki, no i czekamy, aż nasz paszport zostanie zeskanowany. Patrzymy się wtedy w kamerę, która skanuje naszą twarz i sprawdza, czy to naprawdę jesteśmy my. No i po krótkim czasie drzwi się otworzą, no i będziemy mogli już wejść na teren Wielkiej Brytanii. Tacy zadowoleni my, tak jak ta pani z pomarańczową torebką i tutaj na przykład w pomarańczowej kurce też, którą nagrałem, wychodzimy. No, tak naprawdę już na taką sferę, gdzie odbieramy nasze walizki. Odbieramy je z tych karuzel, które tutaj się kręcą. Jak widzimy, jest dużo ludzi, więc warto też zamiast czekać na swoją walizkę, wejść do toalety, do której ja przed chwilą byłem, jak tutaj widzimy. Po odebraniu swojej walizki przechodzimy przez drzwi z zieloną plakietką na górze. Szukałem potem takich drzwi z żółtą obramówką wyjście i tutaj w tym momencie już nie możemy się cofnąć po naszą walizkę, więc nie zapomnijmy jej. Skręcamy w lewo, wychodzimy do wyjścia i po prawej stronie widzimy napis Edinburgh. Za tym napisem są przystanki autobusowe. Szukamy naszego przystanku autobusowego. W moim przypadku jest to linia numer 200. No i czekamy na autobus. Jak już autobus przyjedzie, to czekamy, aż wszyscy pasażerowie wyjdą z niego. Czekamy też, aż kierowca posprząta autobus i wpuści nas do środka. Wtedy odbijamy swoją kartę płatniczą w tym samym miejscu, gdzie ja, i mówimy, że chcemy bilet single. No i wtedy bierzemy swój bilecik, który się wydrukował, i zajmujemy swoje miejsce. No i jedziemy już gdziekolwiek tam chcecie, do hotelu czy do rodziny. No, mam nadzieję, że wszystko dobrze wytłumaczyłem. Chciałem, żeby ten film był jak najkrótszy. Możecie go sobie obejrzeć drugi raz. To nie jest nic skomplikowanego, ale jak się nie wie, co się robi, to można się łatwo zgubić. Więc pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do Edynburga, dlatego że jest to całkiem urokliwe miasto, chociaż jak widzimy tutaj na tym filmiku, jest całkiem szaro tego dnia, kiedy ja akurat leciałem. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego odcinku, w następnym filmie nagram, jakby jak wejść na to lotnisko i wrócić do Polski na przykład. Pozdrawiam.